No, siemanko kochani, witam was nad wody. Dzisiaj króciutko. Powiem tak, nie wiem jak u was, ale u mnie to okonie stoją. Napiszcie tam, co się u was dzieje, ale powiem wam naprawdę, był krótki okres. Jak robiłem ostatni filmik, mogłem rzucić więcej okoni, sfilmować, a teraz dosłownie z samego rana tylko drobnice, jakieś tam to lekkie podszarpywania i nic. W trójkę nas rzucaliśmy spinningami, nic i nic i nic i kochani, znalazłem taką dziurę, to jest rów nawadniający, taki basenik jakby zrobiony jest, bo on idzie pod kanałem, Wody 30 cm dosłownie, ale no nie byłbym wędkarzem, gdybym z ciekawości nie podszedł i parę razy gumką nie przeciągnął. Kochani, na pokonie siedzą jak byki. 34, dwa takie, no po 20 parę centymetrów, jeden mi zwiał w ciągu kilku minut. Dosłownie, one chyba nie mają tam za bardzo już co żreć, bo wszystko wyżarły i biły. Ale to też, moment potem zmieniłem, zerwałem gumkę, dałem następną gumkę i już nic, może tylko te co złowiłem były skute, może jest ich więcej, ale po prostu nie chciałem brać. Niemniej jednak są, zresztą zobaczycie w dalszej części filmu, dziura taka i tam złowiłem, naprawdę. A kanał tyle wróciłem i głęboko, i płytko, i duże przynęty, mniejsze. No Sławek kolega złowił tam dwa okonki, też jednego, też takiego w miarę przyzwoitego. I to też siedziały daleko, głęboko przy dnie i po prostu, no nie, no nie żerują, nie wychodzą na łowy, nie wychodzą na polowanie. Może po prostu pobierają z dna jakieś żyjątka tego. W każdym razie u mnie jeszcze nie polują, naprawdę jest ciężki temat z okoniami. Dobra kochani, zobaczcie jak tam w dalszej części filmu, w jaką dziurę poszedłem sobie ryby połowić. Że się pośmiejecie trochę. Dobra, nara jakby co, to pozdrawiam was do następnego i niech moc będzie z wami kochani. Łowimy, łowimy, łowimy. Patrzcie kochani, co tu się dzieje. Taką dziurę znalazłem. Okonie tu są jak złoto. Tylko je wydobyć to ciężko. O. Zobaczymy tutaj. Taki piękny okoń mi się zerwał. A, dobra, coś tam jest. A, myślałem, że coś mam. O, ale strzeliło. Płyciutko. Ale są skurczyby. Mamy następnego kochanie. A jaki ładny galbus, patrzcie. No, nie kolmie. Dobra, jesteśmy kwita. Ja cię ukułem i ty mnie ukułeś. Okej. Okay. No proszę kochaj. Jaka garbata po wsi płetwa. No uciekaj. Up, poszedł. Powiem wam, siedzą tu. To nawet fajne okątki, ale zabawa, ja pierdziu. A, no co? Teraz
siedzi, kochany. O, ale okoń. Patrzcie, patrzcie. Ale szalery byk. Mamy go. Ale walnął. Ale kochani okońsko. No będę musiał. A mam te. Ale piękny. Ale jaki piękniuś. No. Leż grzbiecie, bo cię nie odhaczę. Aha, już do was jesteś odhaczony. Patrzcie, kochani, jaki piękny garbusek. A zobaczcie, ile ma. Leż, zanim się wypuszczę, to leż. Trzydzieści cztery jeszcze nie ma. No, uciekaj, grzbiecie, tutaj z boku się puszcza. Na główkę, hop. Poszedł. O. Widzicie, kochani, no to jeden mi się zerwał. Jednego złowiliśmy. To podejrzewam, że to jest nie jeden. To jest płyciutko. Mamy następnego. Proszę, kochani. Wymiarowy przynajmniej. Taką dziurę znalazłem. Przypadkiem, kochani. I jest. Co parę rzutów siedzi. Następny, jaki piękny garbus, też 30-taczek. No pokaż tu się, gościu, jesteś tu, niedaleko brzegu. Proszę, kochani, jakie garbate czorty, no uciekaj. O, jak mi flata wyciągnęła, to skubaniec jeden. Jednak ta guma, to mówiłem, to jest potencjał. Odkryłem ją w zeszłym roku, kochani. Ale naprawdę, to jest kosa.